W Galerii Aneks niezwykła wystawa z niezwykłym przesłaniem i to też przeminie, bo wszystko przemija. No i oczywiście jest z nami autorka tej wystawy. To jest takie motto, które właściwie dotyczy każdego z nas. Ale co ty miałaś na myśli? Częste pytanie, co autor miał na myśli, no bo z czegoś wzięło się to, że jest to też wykonane na materiale wytkane, no i przed nami jest coś w stylu japońskiego stołu. Jakie było przesłanie? Ogólnie jest to metafora zmiany, przemijania. To jest dosyć uniwersalne przesłanie i rzeczywiście dotyczy każdego z nas. Bo każdy odczuwa pewne emocje dotyczące zmian i też doświadcza po prostu tego, tak? Czy to ma taki wydźwięk, bo poza refleksyjnością, którą wywołuje, czy to jest, czy w tym przemijaniu możemy dopatrzeć się czegoś pozytywnego, czy to jest u ciebie w sztuce? Właśnie o to chodzi, że dla mnie ten projekt jest pozytywny. Ja tutaj się z różnymi już opiniami spotkałam, różnie jest. Bo jest to nostalgiczne oczywiście, jeszcze dodatkowo mamy taki czas, to nie było zamierzone, ale projekt jest dla mnie bardzo pozytywny, bo dzięki niemu, wymyśliłam go już jakiś czas temu, ja trochę wróciłam do siebie, oswoiłam się z tym czasem takim trudniejszym, oswoiłam się ze zmianami w swoim życiu, no to jest takie ważne. Czy tutaj osoby, które będą chciały przyjść, bo wystawa już jest od dzisiaj do 17, będą też warsztaty, będą mogły się te osoby odwiedzające aneksy z tobą spotkać i porozmawiać? Tak, dokładnie. Wystawa jest do 17 i tego ostatniego dnia w niedzielę będą tutaj się odbywały warsztaty, które ja poprowadzę. Takie medytacyjne malarstwo inspirowane japońskim. Malarstwem, tuszem. Zapraszam tutaj chętnych. Dzisiaj mamy wernisaż wieczorem, a jutro po południu, tak między 16 a 18, ja tutaj będę w aneksie, ponieważ ta praca to jest proces, który wciąż trwa. Ona nie jest dokończona. Ja z niej wyciągam niteczki z tej tkaniny, która tutaj wisi. I te niteczki też będę jutro wyciągała. No i zapraszam do rozmowy, zapraszam do obejrzenia wystawy, do przebywania w tej przestrzeni. To jest na pewno fantastyczna przestrzeń, która może nas wyciszyć, bo Japonia de facto kojarzy się z pewną harmonią, a tutaj jest silne nawiązanie do tej kultury, więc zapraszamy serdecznie już dzisiaj do Galerii Aneks i jutro na spotkanie z autorką tej ekspozycji.